Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was kolejny eksperyment. Będę mieszać dwie masy plastyczne. Jedna masa to jest tutaj moja Crystal Jelly, czyli bardzo, bardzo ciekawa masa i jak widzicie przezroczysta. A druga masa to jest coś w rodzaju inteligentnego piasku albo magicznego piasku, nazywa się Matte Matte. I już Wam pokazuję, jakie ma właściwości. Wezmę sobie tutaj kawałeczek. Można ją bardzo powoli rozciągać i się nie rozrywa, ale jest taka puszysta, powiedziałabym. Nie wiem, jak nazwać taką konsystencję. A potem, kiedy ją rozerwiemy energicznym ruchem, to bardzo szybko właśnie się rozpada. Ta natomiast się ciągnie i teraz wezmę sobie kawałeczek właśnie Matte Matte. I cały ten kawałek Crystal Jelly, który tutaj mam, i postaram się zmieszać. I teraz mieszam jedną i drugą masę. Zagniatam i zobaczymy, jaki będzie efekt. I powoli dwie masy się ze sobą łączą. To, co powstaje, dosyć łatwo się rozrywa, jak widzicie. A jak spojrzymy na przekrój, to tworzą się tutaj różne warstwy. Jest jedna warstwa przezroczysta, a druga właśnie taka niebieska. Jeszcze raz. O! A z drugiej strony, jeśli bardzo delikatnie i powoli będziemy rozciągać naszą masę, to może osiągnąć całkiem duże rozmiary. I jeszcze raz. Jest prawie przezroczysta. Właśnie tworzy się coś w rodzaju takiej błony. Bardzo cienkiej, bardzo delikatnej. Z drobinkami brokatu, ale tutaj praktycznie nie ma koloru. No teraz się rozerwało. I jeszcze raz spróbujemy. Widzicie, bardzo prosto rozerwać, ale jeżeli się postaramy, to można też rozciągnąć. W każdym razie efekt jest całkiem ciekawy, całkiem udany. Z jednej strony właśnie taka trochę krucha jak piasek, a z drugiej rozciągliwa jak Crystal Jelly. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!